Witam. Ogólnie uznałem, że se kupię. Tak to pomyślałem, klikłem i zrobiłem. No i w tym filmie opowiem dlaczego. W sensie w sumie to nie jest chyba jakaś tajemnica. Nie wydaje mi się, żeby była, no bo w sumie to o tej kapsule robiłem już dosyć dużo materiałów. Ale w związku z sytuacją bafową uznałem, że w zasadzie no to co jak co. To będzie po prostu jakaś tam alternatywa do wejścia. Też mi się wydaje, że ogólnie zamknięcie BAFA no to jest gdzieś tam kierunek w na przykład to, że ja bardziej się wypchnął w long term, niżeli w krótkoterminowe transakcje, które gdzieś się tam robiło. Co mnie niestety smuci. Nie smuci mnie za to to, że Skins Monkey żyje i ma się dobrze, strona do wymieniania swoich skinów. Jeżeli chcecie coś wymienić, kupić, wejść po prostu, to można. Code Zone, link w opisie, dodatkowe pieniądze, także myślę, że jest z czego korzystać. No i co? Tyle tak naprawdę. Przechodzimy w takim razie do materiału. A więc, jeżeli chodzi o... Tutaj bym powiedział, kurczę, blady, nawet nie wiem za bardzo, jak mam to sobie zarzucić. Powiem tak, jeżeli chodzi o te decyzje, o i w ten sposób to zaczniemy. Jeżeli chodzi o te decyzje, która tu się wydarzyła, jest ona podyktowana w zasadzie najbardziej tym, że usunięto po prostu buffa. I chciałem w jakiś sposób spożytkować te pieniądze, aby one były. No ja powiem w ten sposób. Jeżeli się kupuje te kapsuły powiedzmy za 84 grosze, 85 groszy i tak dalej, no to z nimi sytuacja jest tego typu, że ja i tak wierzę w to, że te kapsuły po prostu będą, wiecie, ja i tak wierzę w to, że one będą, że ich będzie mało po prostu, że supply'owo będzie to dosyć niska ilość. A jeżeli chodzi o plany, ile bym najchętniej w nie włożył, to spodziewam się, że tak właśnie to, co teraz mam na koncie i to by była taka kwota, którą można by było wspomóc tutaj pana kapsułę. I powiem tak, jeżeli ta kapsuła po prostu by dobiła do tej złotówki, no to można by ją było wtedy sprzedać na takiej nieśmiałości. I to i tak potem nawet na tym Steamie pierdzielonym z tą prowizją będzie po prostu profit. Co jest jakby dosyć pozytywnym aspektem. Chociaż nie zapowiada się, aby ta kapsuła miała polecieć do złotówki, to tak się srogo nie zapowiada, że wręcz jest to dla mnie pewnik. I teraz tak, gdybym miał lepsze opcje do wyboru, gdybym w jakiś sposób chciał teraz rozgrywać Steam to Steam, tak jakby, no bym się pewnie na to nie zdecydował. Za to powiem, że BUF dla mnie był na tyle ważnym miejscem do sprzedawania itemów, że po prostu jakby. No nie, no potrzebuje jakiejś restrukturyzacji. Dlatego ten pieniążek leci tu. Niech tak se będzie po prostu. Jakby będzie to jakaś alternatywa. No i będzie miało co leżeć, bo na razie mój ekwipunek nie jest w ogóle zrobiony w ten sposób, żeby on miał leżeć i zarabiać. To totalnie jakby nie mam takich rzeczy w ekwipunku, które miałyby po prostu długoterminowo przynosić profit. Co jest. Nie wiem, jakby po prostu wymaga ode mnie trochę pracy przy tym, nie? Także to będzie coś takiego. No co, no najniższy supply na rynku wydaje się być to takie dosyć proste do zagrania. Najwyżej wbije do tej złotówki czy złoty 5, no to będzie się wtedy rozkminiało, czy nie powinno się gdzieś tam tego sprzedać. No i jakby po prostu taka gierka, nie? Z rynkiem. To jest dla mnie i tak, w sensie, ja bym powiedział tak, ja i tak bym zainwestował w tę kapsułę, tak czy siak. Tylko nie robiłem tego ze względu na to, że liczyłem, że ta cena się po prostu będzie trzymać, a będę sobie robił z pieniędzmi inne rzeczy w tym czasie, nie? Więc jakby to była ta rzecz, która mnie trzymała. A teraz w momencie, kiedy nie mam nic już do innego do roboty, to zainwestuję. Z innego powodu, właśnie tego co powiedziałem, że jakby istnieje opcja, że po prostu ta kapsuła, nie wiem, w jakiś magiczny sposób podrożeje. Istnieje opcja, to nie znaczy, że tak będzie, bo ja w to nie wierzę, że ona podrożeje teraz. No i co? Jakby się zobaczy, jakie będą rezultaty końcowe tego typu ruchów.
Myślę, że i tak na spokojnie na ponad 8% rocznie będę mógł liczyć. Tef, tef. No i co, tyle. Tak naprawdę. Tak sobie chciałem skomentować ten ruch. Elo.